dobra, moi kochani. Czas ruszać w kurs powrotny. Z przystanku końcowego będę podjeżdżał teraz na przystanek początkowy. I będę zabierał chętnych do jazdy ze mną w kurs do przystanku Hetmańska Stadion. Proszę pani, wszystkie przystanki na trasie. Aha, zatrzymuję się. Wszystkie przystanki na trasie. Następny przystanek Lwowska Dzielnica. Do kursu do cienistej z Hetmańskiej, linia z Hetmańskiej z cienistej do Hetmańskiej ma jeden przystanek więcej, jest to 12 przystanków. A znajdujemy się na pokładzie krążownika, czyli Solarisa Urbino 18 czwartej generacji, przedliftowa wersja o numerze taborowym 774. Wyjechały, i to wiozły ludzi na cmentarz. Wraz z dowożeniem na cmentarz będą pasażerowie z cmentarza wracać i będzie o wiele większy ruch.
wjechałem sobie właśnie na rondo Pobitno, żeby z niego za moment zjechać. Dzień dobry. Czy pan od stadionu skręca w lewo na Podwisłocze? Proszę pani, na Hetmańska Stadion kończę swój kurs. A kończy pan tam? Tak, kończę na Hetmańska Stadion. Kierunek podany na tablicy to jest kierunek przystanku końcowego. Aha, czy tam musimy wysiąść, a potem... Ja, proszę pani, mam przystanek Hetmańska ze Spusz Mechanicznych, następnie zawracam i kończę na Hetmańska Stadion. Rozumiem. Trasa przebiega przez ulicę Ciepnińskiego i Lisa Kuli. Także ja nie mam Podwisłocza w swojej trasie. Nie wiem jak inne autobusy, ale ja nie mam.
troszkę ciało i niezbędarną. Jest to symbol H, a numer taboru 772. Założyć okulary przeciwsłoneczne. Ponieważ słońce z racji pory roku jest nisko nad horyzontem i obija się strasznie na palce. Co wam mogę powiedzieć jeszcze o krążowniku z ostatnich takich wieści? To krążownik przeszedł naprawę na warsztacie. Miał on uszkodzony sterownik silnika. Sterownik silnika został wymieniony na nowy. Również oprócz sterownika silnika zostały wymienione poduszki silnika, ponieważ tamte już były twarde i nie spełniały swoich zadań, które zostały im powierzone. Dowiedziałem się również na warsztacie, że jeżeli chodzi o sterowniki
z silnik DAFA oraz właśnie poduszki, poduszki silnika, no to sowe lisy przedłubowe właśnie cierpią na te przypadłości bardzo często. Nie tylko w Rzeszowie, w innych miastach również. Proszę pani, to nie jest linia na Karolinę. Tak? To linia na Karolinę to, to jest zupełnie inny symbol. Nie wiem, ludzie mają tablice, ludzie mieli podane wcześniej rozpiski, jakie linie, gdzie jeżdżą. Nagle przychodzi mi pasażerka na ulicy Hetmańskiej i ona się pyta, czy ja jadę na błogosławionej Karolinie. Normalnie ręce opadają. Ręce opadają. Po konsultacji z policją nic nie mam potwierdzenia, żeby gdzieś tam przez Bałtycko mieliście jeżdżać, przejeżdżać, tylko jedziecie w tą i z powrotem przez Cienicą. No dobra, ale ja nie wiem, czy to czasami się nie pomyliłeś, bo ja czegoś takiego nie zgłaszałem. Obsługi Polonin, festiwalu światowego, festiwalu polonijnych zespołów folklorystycznych.
Dziękuję bardzo za oglądanie filmu i pozdrawiam Was. Trzymajcie się, hejka.